Hej, siemaneczko, z tej strony Mutu. Dzisiaj przetestujemy sobie mini pizzę z Tesco. Ona jest salami. Jej koszt to 1,99 zł, a więc bardzo tania, jeszcze tańsza nawet niż ta z Biedronki. Już sobie tutaj dwa gryzy zjadłem. I fajnie pachnie, już ją sobie wyjąłem z mikrofali. Od spodu wygląda tak. I co tutaj mamy? Wyjmę sobie tutaj ser tutaj jest, salami. I tutaj pod spodem nie wiem co jest. Zaraz sobie sprawdzimy. O, takie fajne kawałki salami, jak widać. Fajne kawałki salami. I tutaj co jest? O, ciasto już jest, fajne. O, i tutaj jeszcze jakieś pieczarki. Pieczarki, jakiś sosik. Jak widać. Tutaj też chyba pieczarki. I dosyć sporo tego salami. I na tym salami jest serek właśnie fajny. No i dobra, próbujemy. Muszę przyznać, całkiem. Nie jest sucha przede wszystkim. Ciasto może nie jest chrupkie, ale jest takie fajnie puszyste. No fajnie się to je. Muszę przyznać, taka jest na grubość. Na grubość jest taka. No, bardzo dobre to salami. Z tym serem się fajnie komponuje. Za 2 złote. Godna polecenia. I nie wiem, czy zacząć ocenić tak jak wcześniej od 1 do 10, czy tylko wam polecać. Możecie napisać w komentarzach. Jeśli miałbym ją oceniać tak w skali od 1 do 10, to właśnie daję jej 9 na 10 w sumie, bo bardzo dobra i do tego dobre to salami i ser i tak samo cena jest bardzo dobra, 2 zł. Także 9 na 10 tak zasługuje, spokojnie. Napiszcie mi, czy mam resztę produktów tak samo oceniać w tej skali, czy sobie odpuścić i wam tylko polecać. I to byłoby na tyle. Jak się podobało, jak zwykle subik, łapka, komentarz. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.